Na tym filmie pokażę, jak w sposób poprawny zaewidencjonować podstawowe zmiany w środkach trwałych, takie jak zakup i sprzedaż właśnie środka trwałego. Wymienione konta, tutaj kolorem żółtym, będą to konta, które będą nam potrzebne do zaksięgowania tych podstawowych pięciu operacji, które ja tutaj wymieniłam. Każda operacja na określonych kontach w tej samej kwocie po przeciwnych stronach, tak aby wartość kwot po lewej stronie zgadzały się z kwotami po prawej stronie. Czasem będą to wykorzystywane trzy konta, a najczęściej to są dwa. Wszystko się okaże, także zapraszam tutaj do rozwiązywania razem ze mną. Operacja pierwsza to jest faktura VAT i otrzymano fakturę VAT za zakupiony środek trwały. Przyjęto na przykład kwotę 5,5 tysiąca jako kwotę netto. Od tego naliczono podatek 23%, a na fakturze do zapłaty jest 6765 zł jako kwota podatek VAT plus wartość netto, czyli wartość brutto. W związku z tym zaczynamy od tego, że ta kwota dotyczy zakupu środka, którego jeszcze nie mamy, a więc na koncie rozliczenia zakupu pojawia się kwota i na koncie rozrachunki z odbiorcami lub pozostałe rozrachunki, zależy jak macie to z nauczycielem zapisane, kwota 6765 jako kwota tutaj brutto, tu do zapłaty, a tutaj do rozliczenia, żeby potem przenieść. Faktura numer 2 dotyczy wystawienia za dodatkowe usługi związane z zakupionym środkiem trwałym. Może to być transport, może to być montaż jakiś dodatkowy, na przykładowo kwotę 1000 zł, od której oczywiście można naliczyć podatek VAT, żeby razem mieć kwotę 1230. W tej sytuacji możemy powiedzieć, że to jest niezbędna usługa, a więc ona będzie powiększała nam podstawę do ustalenia później wartości środka trwałego i nie jest oczywiście usługą obcą, ale na tą chwilę najpierw do rozliczenia, do ustalenia środka trwałego. A więc na pewno do zapłaty ta kwota będzie oraz tutaj do rozliczenia za środek trwały. Operacja trzecia, OT, jako otwarcie środka trwałego, dotyczy przyjęcia tego środka trwałego do ewidencji i użytkowania według wartości początkowej. I tutaj wartość początkowa została ustalona na podstawie wartości netto samego środka trwałego i wartości netto dodatkowej usługi, która była niezbędna, transportu lub montażu, razem 6,5 tysiąca. W związku z tym możemy powiedzieć, że będzie to 6,5 tysiąca. Tutaj pojawi się kwota na koncie aktywny środek trwały, zwiększająca te środki trwałe po stronie debetowej, czyli lewej, a jednocześnie 6,5 tysiąca zostanie z tego konta rozliczenie zakupu wyksięgowane. I dalej idąc, w operacji trzeciej widać, że my musimy również, jak rozliczamy sobie kwotę netto, to rozliczamy również kwotę VAT, tego, co dało nam tą łączną kwotę 7995 zł. I ta łączna kwota to jest 6,5 tysiąca, które tu przeksięgujemy, oraz podatku VAT, który dotyczył samego zakupionego środka trwałego. Uznajemy na koncie rozrachunki z tytułu podatku VAT jako VAT naliczony. I to jest kwestia wyksięgowująca z tego konta rozliczenia zakupu. Oraz oczywiście kwota 230 zł. Od podatku VAT naliczonego tej dodatkowej usługi z operacji drugiej. Dlatego tu zastosowałam takie oznaczenie, że była to wskazówka, skąd to się bierze. Czyli wyksięgowujemy 230, zapisujemy jako podatek VAT na koncie rozrachunki z tytułu po przeciwnej stronie w tej samej kwocie. Kolejna operacja, czwarta, dotyczy wyksięgowania z ewidencji środka trwałego. Czyli środek trwały został przyjęty, jakiś czas w działalności nam funkcjonował, a po określonym czasie użytkowania, rok, dwa, nieważne, mamy 6,5 tysiąca do wyksięgowania. I jeżeli wiemy, że w operacji czwartej wiemy, że dotychczasowe umorzenie tego środka to było 4 tysiące, to można w tym momencie
uznać, że pozostała wartość wyksięgowanego środka, bo on jest na tą chwilę likwidowany, to jest pozostałe 2,5 tysiąca między 6,5 a 4 tysiące, różnica 2,5, to będzie wartość netto tego środka trwałego. My uznajemy to jako pozostałe koszty operacyjne i w operacji piątej mamy wystawioną fakturę VAT za ten sprzedany środek trwały na 2900. Co to daje? To, że powstaje nam zysk, bo jeżeli wiem, że tutaj pozostały koszt operacyjny, czyli wartość tego środka trwałego, który jest likwidowany, wyłączany ze zbioru aktywów przedsiębiorstwa, to jest 2,5 tysiąca, a ja go jeszcze mogę sprzedać po 2900, to będzie powstawał zysk na poziomie 400. Można to liczyć według tego, co przed chwilą powiedziałam, lub od wartości początkowej, odjąć wartość dotychczasowego umorzenia, a tutaj jako przychód potraktować 2900. Czyli mamy zysku 400 i w związku z tym, że faktura jest wystawiona na 2900, mamy do uwzględnienia podatek 667 w związku z tym, że mamy sprzedaż, a wcześniej był zakup, czyli teraz po przeciwnej stronie zaksięgujemy podatek VAT należny, a cała faktura będzie na sumę brutto, czyli wartości netto i należnego podatku VAT. A więc operacja piąta będzie księgowana na trzech kontach. Na koncie pozostałe rozrachunki powstanie nam należność, którą ktoś ureguluje za kupiony od nas środek trwały. Dla nas to jest sprzedaż, czyli jest to pewien przychód, ale na razie jako należność, która będzie do uregulowania i rozliczamy od razu w tym momencie. Jeżeli mamy, wystawiamy fakturę, to po przeciwnym koncie pojawia nam się podatek VAT w związku z tą fakturą oraz pozostałe przychody operacyjne na kwotę 2900.